nie słyszałem. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Witam w moim dawnym domu. Trzeba mieć wielką odwagę, żeby Kępiński wystąpił po tak znakomitych pisarzach przed i po ich wystąpieniu. Moje wystąpienie będzie krótkie, obliczone na 10 minut, bo ja zawsze skrupulatnie czas mierzę. Nawet jak się umawiam z kimś, to zawsze ja czekam, a nie ktoś na mnie, bo tak wypada. I swoje wystąpienie troszkę przeczytam, troszkę dodam, ale będzie, panie prezesie, 10 minut. A pan mi dodał 5 minut jeszcze dobrze. Motto tego wystąpienia mojego jest: Plejady to gwiazdozbiór już październikowy. To nie da się. No tak jak powiedziałem, trzeba mieć odwagę, żeby wystąpić przed Państwem. Ale nic to, Małgośka. Raz kozie śmierć. Poezja. Jedno z niewielu pojęć, które dają człowiekowi tak różne odczucia, najczęściej dobre, miłe albo wzruszające. Mówię o sobie, nie wiem jak inni. Aby wiersze pokochać i rozumieć, trzeba do nich dorosnąć. Gdy byłem młody, nie interesowała mnie poezja. Nie czytałem wierszy, których przecież miałem setki pod ręką. Można by rzec, że w takim domu poezja sama przenika człowieka i włazi do głowy. Ale gdzie tam? Szukałem podniety w innych sferach życia, najczęściej poza domem. Jarosław w liście do Teresy pisze tak. Wiesio, za to, hasa to tu, to uwzie. Wielki z niego stawi noga. Państwo wiecie, co to znaczy stawi noga? Nie wszyscy wiedzą. Stawi noga to prawie jak powsi noga, a ponieważ stawisko, to bardzo mi się to podobało, chociaż o tym nazwaniu nie dowiedziałem się dopiero z dzienników, z listów do córy. Nigdy mi o tym nie powiedział, że mi tak przesłał. Dobrze, jedziemy dalej. Wiadomo, co się kryło za tym hasaniem. Byłem jak ten cherubin z Wesela Figara, który powiedział, że do każdej dziewczyny coś się czuje. Dziś czytam wiersze, zaglądam do nich, bo duchowo dorosłem. Pokochałem je i mógłbym odwzajemnić się poecie mówiąc. Twoje wiersze są mądre, wzruszające, do których wracam co i rusz, kiedy jest mi źle. Nigdy nie miałam drygu, jakby powiedzieli na woli, do pisania ich, czyli wierszy. Bałem się ośmieszenia, kiedy zacznę rymować. Proza u mnie ma swoje skromne miejsce. Wiesław tak potrafi napisać, jak nic nie potrafi powiedzieć. Gdzieś to zostało wydrukowane. Teraz na stare lata rozgadałam się. Wracając do wierszy, coś tam napisałem, ale tylko na potrzeby domowe. I tu będzie niespodzianka, proszę mi wybaczyć. Robiłem sobie takie sprawki. Mówię, no przecież muszę czymś, chociaż trochę zabłysnąć, mieszkając tyle lat w tym domu. Więc napisałem takie cztery rodzaje tego samego wiersza, zmieniając tylko słowa. Ponieważ język polski jest bardzo bogaty, nie można sobie zmieniać. Wracając do wierszy, coś tam napisałem, ale tylko na potrzeby domowe. I teraz tak. Ja to, te cztery, te są króciutkie, także 10 minut starczy. To są, ja to z cyklu wprawki. Mówię, to są etiudy. Dobrze. Wersja pierwsza. Ponieważ te wiersze są związane z tym domem, to może łatwiej będzie wiadomo, co chodzi. Przynosisz mi co miesiąc 30 koszul upranych. Po co mi aż tyle? W
chcę o wiele mniej, abyś częściej do mnie zaglądała, miesięcznico piękna i zmęczona. Za sterty biele widzę ledwie twoje czarne oczy i różowe usta. Kładziesz i odchodzisz w pośpiechu. Wrócisz za miesiąc dopiero. Będziemy już starsi o tyle. Sztywne od krochmalu radości nie dają. Połóż je gdziekolwiek, byle nie na łóżko. Tylko mi ciebie trzeba odpoczywającą na białej pościeli. I tu jest kawałek wiersza Jarosława. Bo jeśli ja chcę kochać, to już jak należy, bo kto nie całkiem kocha, ten wcale nie kocha, podpowiada poeta. Zjawiała się każdego miesiąca na moim poddaszu, niosąc 30 koszul ciepłych jeszcze, prasowanych żelazkiem z duszą rozpaloną. Po cóż miałaś tyle? Może o połowę mniej. Dlatego, abyś częściej do mnie zachodziła, miesięcznico piękna i oczekiwana. Za sterty biery, oczy twoje czarne i usta wilgotne, to tylko widzę. Zwalniasz ręce od tej pryzmy i chcesz odchodzić. Połóż ten ciężar, byle nie na łóżko, bo tylko mi ciebie trzeba, odpoczywając to przyjemnie na białej pościeli. Wiem, że nim miesiąc minie, zjawisz się ponownie, ale będziemy starsi już o tyle i młodzi jeszcze. Ostatnie. Pomnę, jak każdego miesiąca przenosiłaś na moje poddasze 30 koszy, bo to ciągle te najważniejsze wersje się powtarzają. Prasowanych żelazkiem z duszą. Po co śmiasz tyle? Chcę o wiele mniej, tylko po to, abyś częściej do mnie zachodziła. Miesięcznicą młoda i zapracowana. Zmieniane są tutaj te słowa specjalnie. Za góry bieli, którą opierasz na piersiach, ledwie widzę twoje czarne i czerwone usta. Czarne oczy i czerwone usta. Zwalniasz ręce od ciężaru z ulgą i odchodzisz. Ty z ulgą schodzisz na dół, a ja na górze z bólem zostaję. Wiem, że nim miesiąc minie, zapukasz do drzwi, ja już będę krzychał przy klamce niecierpliwy. Będziemy oboje starsi już o tyle dni. Zdejmij z siebie przeszkodę i gdziekolwiek połóż, byle nie na łóżko, bo tylko mi ciebie trzeba odpoczywająco przy mnie na ciepłej pościeli. To tyle co wiersza. Muszę go porządkować, żeby to mój syn, już dorosły, spojrzał dziś na swojego ojca inaczej. Któregoś dnia zbliżył się do mnie blisko, jakby chciał powiedzieć coś w tajemnicy i rzekł. Tato, ty to masz życiorys. Ucieszyłem się, bo zobaczyłem, że już dorósł, jak ja do wierszy i że nie jest mu obojętne, jakie miałem życie i jak ono wpłynęło na moje dzisiejsze. Nie będzie odkładał pytań na jutro, bo może być już za późno. To na bok, żeby się nie pomylić. No, rzeczywiście nie jest to takie łatwe. Dobrze, trzeci jest. Z listu ojca do syna. Wróciłem alejko od figurki i przypomniałem sobie, jak 2 lata temu wycinaliśmy gałęzie i zrobiliśmy takie to ładne przejście. Jest ono tutaj, można sprawdzić. Stawinoga mówi, aby ścieżką zarośniętą chodzić, trzeba ją przysposobić. Aby ją wygodną uczynić, wyciąć to, co zawadza. Abyś umiał wszelkie zawady kiedyś usuwać, ojca się radzi. Gdy już wygodna
alejka będzie pójdziesz bez przeszkód szczęśliwy. Patrz pod nogi uważnie, mrówki omijaj, nie lecz. Bo każde stworzenie tak bardzo chce żyć, ja to wiem. Radość swą w sercu ukrytą w pisanie przemijaj, dziel się. W nawiasie chciałbym napisać, jak pies biegnie. Uczucia z potoku wierszy kolumny wysokie buduj, a tu już ojciec i syn zdatną alejką idą. Jak widać, miła to drużyna, co od domu niedaleko wiedzie, na jej końcu kapliczka z Chrystusem frasobliwym. Cóż więcej trzeba? Tak jest przecież najlepiej. Pogoda czasu niechaj będzie z tobą. Wszystko. To było tak. Jeszcze taki wiersz, to już tylko z powodu tego, że mam już swoje długie lata życia. Stawinoga mówi: póki pamięci odrobina, tylko radę ci dam. Nie mam głowy byle czemu, bez potrzeby. Po co wspomnieć, gdzie i kiedy poznałeś dwóch takich, Alzheimera i Parkinsona? Nie wiem, kto zaczął, chyba poeci jakoby. Na litość boską nie odkurzę pamięci, grzebiąc w głowie orzogiem, młodość przyzywać. Dobrze, że wiele wiosen już nie pamiętamy, bo może lepiej, że przepadły w czeluściach. Czego? Zapomniałam. Czy wszystkie ważne, aby o nich myśleć, wspominać? Może. Podreptaj do resursy, nie pomyśl z remizą. Tam dziady łaskawe dla takich jak my sarmatów. Kiedy zoczysz poetów o obcych nazwiskach, przepraszam, kłaniaj się im i dobrze nastaw ucha, po jakiemu prowadzą dysputy. Pod koniec dzionka odpocząć trzeba na garneczku swoim, prawda, przyjacielu? Pod skryptą, jak miała na imię ta pierwsza? Przepadło. Ja tak do siebie. Pan Eugeniusz Szkabac, nie wytrzymałbym, to nie wiedział, kiedyś widząc mnie piszącego zapytał: co tam, Wiesiu, wiersze piszesz? Odparłem: nie potrafię. On na to: twoja poezja jest w prozie. Miły żart, prezesie mój. Jarosław kiedyś powiedział: wszystko jest poezją. Jak to rozumieć? Lepiej pisze mi się marginalie. Już jest ich 102 tematy. W ostatnim obrazku pod tytułem O człowieku, co poił mrówki, to jest autentyczna, opisana na takiej karty historia, a człowiekiem byłem ja, który poił mrówki. Dziwne. Pojawia się nagle pewna refleksja. Pojenie mrówek i pławienie koni. Jaka wielka rozbieżność w przyrodzie. U ludzi bywa, gdy się czyta ich wiersze. Tak, teraz proszę Państwa, kończę ostatni wiersz. To jest takie trochę naśladowanie to, co Jarosław pisał w wierszu swoim Gospodarstwo. Bardzo mi się podobał ten staroświecki sposób pisania wyrazy, które nie wiadomo, co znaczą, ale wszystko jest. Stawinoga mówi: pamiętać, aby pastylki łykać regularnie i o czasie. Pomnieć, kiedy do doktora i jakiego trzeba. Dziewczę kusili, przyszła do ciebie i pod kołdrę wlazła. Dbać wychodząc na spacer czy rozporek spięty. Spod cienia parasolki patrzeć, kałuże pomijać. I czy się jaki menelik nie naprasza go grosza.
umije i takich, kto im z gęby cuchnie. Nie wolny na przeszłość, ciesz się, że żyjesz jeszcze. Rady głupi nie dawaj, bo szkoda zachowni. Rady mądre odbieraj dla swojego głodu. Chodzi o głód na pewno duchowy. Żonę połóż, jak zdołasz, by przestała gderać. Jeśli nie przestała, zdarzy się w gospodzie, a wróciwszy rosą wieczorową porą, sprawdź po pacierzu, jaki miałeś stolec. Nie słyszymy się wyprostuję. Żeby nie było aż tak wesoło, to mogę z tego... To nie jest takie groźne. W pamięci. Za 1000 lat wszystkie kotły czas wyrówna. I nikt nie będzie znał już naszych imion. Amen. To wszystko. Dziękuję.